Are you coming to the tree? They strung up a man, they say, who murdered three. Throughout this great nation, never have we been more unified, because now more than ever, Pan Am is speaking with one voice, together. Witam was bardzo, bardzo gorąco, moi kochani kinomaniacy. Wcale nie tak dawno, dawno temu. Dokładnie w 2008 roku świat usłyszał o dystopijnym Panem, dystryktach i świecie wyniszczonym wojnami. A na zgliszczach Ameryki rządzi totalitarny Kapitol i prezydent. Prezydent Snow. Coriolanus Snow. Susan Collins napisała powieść, która stała się właściwie prawie od razu gigantycznym hitem, przebojem, bestsellerem na całym świecie. A potem miliony czytelników czekały na ten film, na ekranizację Igrzysk Śmierci i na spotkanie z Katniss, którą fantastycznie zagrała Jennifer Lawrence. Prepare to pay the ultimate price. For President Snow. If we burn, you burn with us. Przemoc, krwawe walki trybutów i rewolta. I Katniss jako kosogłos, czyli symbol buntu. I kolejne części Igrzysk Śmierci, a swój wielki filmowy finał Igrzyska miały w 2015 roku. Swój wielki, krwawy finał. My dear Miss Everdeen, make no mistake, the game is coming to its end. Kilka lat po tym Susan Collins postanowiła napisać, no właśnie, nie ciąg dalszy, ale to, co zdarzyło się wcześniej. A więc, moi drodzy, cofamy się w czasie. Za chwilę mają się odbyć 10. głodowe igrzyska. A Snow, jeszcze nie prezydent Snow oczywiście, ma lat 18. Coriolanus Snow właśnie został mentorem. I am honored to introduce to you the creator of the Hunger Games themselves, Dean Casca Highbottom. I have summoned you all here for the 10th annual reaping ceremony, in which we choose two children from each district to fight to the death in the Hunger Games. As a mentor, Mr. Snow, your role is to turn these children into spectacles, not survivors. A więc, moi drodzy kinomaniacy, odkrywamy Panem, Kapitol i Igrzyska Śmierci na kilkadziesiąt lat przed pojawieniem się Katniss. I tak naprawdę to, co najważniejsze w tym filmie, odkrywamy Snowa, Coriolanusa Snow. Młody Snow jest ostatnią nadzieją dla swojego upadającego rodu, niegdyś dumnej, potężnej rodziny, rodu Snow, która wypadła z łask w powojennym Kapitolu i teraz w pięknym domu przymiera głodem. Ratunkiem na ich głód mogą być paradoksalnie kolejne głodowe igrzyska i wielka nagroda, ale igrzyska trzeba zmienić, bo gawieć jest już znudzona. Mr. Snow. After everything you've seen out there in the world, what are the Hunger Games for? Krew to za mało. Ten film, powiem wam, mnie zaskoczył, bo jest jeszcze bardziej mroczny i brutalny niż poprzednie części Igrzysk. I tu wcale nie chodzi o krew, już sam wstęp wbija w fotel. I've seen what war does to people. Trafiamy do ponurego, biednego świata, takiego powojennego koszmaru dla ludzi z kolejnych dystryktów. A ja, widz, jestem świadkiem tego, jak rodzi się i hartuje się zło. I to nie tylko w postaci młodego Snowa. We're live!
Ale to właśnie on jest takim pulsującym sercem tego dramatu. Jeszcze młody, naiwny, niedoświadczony, a już ukarany tak naprawdę przez los i kapryśną fortunę, która niszczy jego rodzinę, a w tle brudna polityka i totalitaryzm, który tak naprawdę zabija. To jego los jest naszą nauką. Jak wiele trzeba zdradzić, żeby przetrwać. I want my enemies to see a rainbow of destruction engulfing the world. The monsters! All of you! I tę przerażającą naprawdę walkę, taką wewnętrzną, z samym sobą i ze swoimi demonami, niesamowicie ukazuje nam Tom Blight w roli Snowa. To młody angielski aktor, myślę, na krok przed naprawdę wielką światową karierą, po tym, co pokazał w tym filmie. I te budzące się w nim niesamowite ambicje, które tak naprawdę zaczynają tragicznie wręcz niszczyć jego emocje i uczucia, są takim motorem napędowym tego filmu. Welcome to the capital. You look like you shouldn't be here. I shouldn't, but I'm your mentor. A rebel. I am gonna get you out of here. You want to protect people. And it's essential to accept what human beings are. Ta przemiana i przejście na ciemną stronę mocy, specjalnie o tym mówię, bo w jakiś sposób jest to bardzo podobne do prequela Gwiezdnych Wojen i postaci sami wiecie kogo. Próbuję mu dotrzymać kroku tak śpiewająco i w walce Rachel Ziegler, ale mam wrażenie, że jest jakby bardziej tutaj takim ładnym tłem dla roli Toma Blighta. From District 12, Lucy Gray Bear. Najlepiej prezentuje się w scenach właśnie akcji i jako piosenkarka. Are you coming to the tree? Strange things did happen here. No stranger would it be. Ale na szczęście potrafi też pokazać swoją bohaterkę, która rozumie, że jest manipulowana właściwie przez wszystkich. Ballada ptaków i węży, można powiedzieć, że jest podzielona na jakby takie trzy części, takie trzy akty. Pierwszy to taka ekspozycja, poznajemy panem i nowych bohaterów. Potem ruszają takie prymitywne, bo pamiętajcie, że to jest 60 ponad lat przed Igrzyskami Śmierci, tymi, które znamy, rusza taka prymitywna, krwawa walka na arenie. A ten akt trzeci, to powiem wam taki dosyć zaskakujący rozdźwięk między tym, co już wcześniej widzieliśmy. To jakby zupełnie inna w klimacie bajka. Nowi bohaterowie, nowe wątki. I think there's a natural goodness born into us all. No, really. You can either cross that line into evil or not. Tu uwaga i taka znakomita według mnie ciekawostka, bo na arenę Igrzysk Śmierci amerykańscy filmowcy z Hollywood wybrali niesamowitą, fantastyczną halę stulecia we Wrocławiu. Wspaniała, oddana w 1913 roku hala, wpisana na listę dziedzictwa światowego UNESCO w 2006 roku. A teraz w filmie naprawdę świetnie oddała przytłaczający klimat gigantomanii i walki. Niczym rzymskie koloseum.
Strange things did happen here. No stranger would it be. They met up at midnight. Mimo że oglądałem poprzednie Igrzyska, to ten film ma tak smutny, przejmujący klimat z wojną w tle, ukazujący to wykluczenie tak wielu dla korzyści tak nielicznych, no robi wrażenie i znowu mnie zaskoczyło to wszystko. I muszę Wam powiedzieć, że ten film jest jednocześnie tak przerażająco wręcz dzisiejszy, aktualny i niesamowicie rezonuje z tym, co widzimy dzisiaj wokół na naszym świecie, pełnym strachu, niepokoju i ognia. Wojny? It's a mystery. And mysteries have a way of driving people mad. I jestem w stanie sobie wyobrazić takie totalitarne panem, które rządzi jak ośmiornica na zgliszczach zniszczonego współczesnego świata. To taka niby fantastyka, dystopia. No właśnie, ale... Mr. Snow, let me ask you one final time. What are the Hunger Games for? Film, mimo że długi, naprawdę długi jest ten film, to trzyma w emocjach, napięciu i daje do myślenia. To takie moje ulubione zresztą klasyczne filmowe pytanie. Co ja bym zrobił na jego miejscu, na miejscu bohatera? It's the things we love most that destroy us. Ballada ptaków i węży to ważna, mocna i pełnoprawna część całych Igrzysk Śmierci. I scenariusz, naprawdę porządnie dobrze napisany, rozpisany na podstawie, uwaga, uwaga, no prawie albo ponad, już nie pamiętam, 500-stronnicowej powieści Susan Collins. In the hanging reżyser Francis Lawrence, który nakręcił poprzednie trzy części Igrzysk Śmierci, tutaj daje nam naprawdę momentami świetną dramaturgię chwili. Podkręca te emocje, ukazuje bardzo wiarygodną przemianę głównego bohatera. To właśnie te narodziny zła. Ale chyba to, co najważniejsze. Potrafi pokazać nam, widzom, young adults, młodzieży, właściwie wszystkim niesamowite, przerażające zagrożenie, kiedy rządy, totalitarne rządy za pomocą kłamstwa, oszustwa i medialnych manipulacji, które w dzisiejszym świecie są absolutnie wręcz naturalne, pokazać, jakie to jest niesamowite zagrożenie dla naszej wolności. Kiedy tyrani i despoci chcą oszukiwać i rządzić. Świetnie to znamy, prawda? 5, 4, 3, 2, 1. A teraz, moi drodzy, ocena. Igrzyska Śmierci, ballada ptaków i węży. To dosyć zaskakujący miks i romansu, i akcji, walki. I właśnie tego mrocznego, ponurego klimatu i tego wszystkiego, co w tle, czyli panem totalitaryzmu. Ale powiem Wam, że naprawdę dobrze się to ogląda i na 10 w skali Kinomaniaka daję temu filmowi takie 7,5, może nawet 8. Po seansie The Marvels, który był tak miałki i nijaki, ten film wręcz no, wybrzmiał z potężną mocą. A więc zobaczcie Igrzyska Śmierci. What happens in there, fueled with the terror of becoming prey. See how quickly we become predator? See how quickly civilization disappears? You hear that, boy? It's the sound of snow. Thank you.
Pan-Am is speaking with one voice. Are you coming to the tree? They strung up a man, they say, who murdered three. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree? Where dead men called out for his love to flee. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree.